600 tancerzy z kraju i zagranicy uczestniczyło w kolejnej edycji tańca młodzieżowego Wirująca Strefa w Łomży. Młodzi coraz częściej chcą tańczyć i dobrze tańczą, więc postanowiliśmy, że w tym roku zrobimy też kategorię hip-hop dla dzieci. Jest wysoki poziom, mamy też gości z zagranicy. Anglia, Niemcy, Ukraina, Rosja, Łotwa, Estonia, Litwa. Także no, są goście z zagranicy, to nie są formacje, ale poszczególni soliści, więc wysoki, bardzo wysoki poziom. Także jurorzy mają trudny orzech do zgryzienia, ale to są bardzo znani, cenieni na całym świecie, więc dają radę. Udział w konkursie to okazja do zaprezentowania talentów i umiejętności tanecznych. Cały klimat, jest naprawdę super, impreza jest mega, jest trochę obsuwy, ale da się przeżyć. No, poziom jest strasznie wysoki i też po prostu chciałbym się pogadać z dobrej strony. Jestem z Warszawy, tańczę około 3-4 lat, a moim stylem tanecznym jest b-boying. Kocham taniec, praktykuję go od zawsze i tym żyję, no to przyjechałam się bawić. W Warszawie mamy ekipę taką, z którą się spotykamy na salce, tańczę sama, prowadzę zajęcia z małymi dziećmi też, wdrażam ich w hip-hop, więc no, tańczę też house, jest też spoko. Udało mi się dostać do 2x2 hip-hop, odpadliśmy w pierwszej walce, okazaliśmy się gorsi. Jest to wolność przede wszystkim, bo pozwala ten taniec tak naprawdę wyrazić siebie w pewien sposób i nie jest on tak naprawdę ograniczany jakimikolwiek granicami ruchowymi, więc dla mnie to tworzy ten taniec takim przyciągającym. W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi tancerze z Łomży.
W gronie najmłodszych uczestników pierwsze miejsce zajęła Natalia Kisiel.